Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej lekcji. Tematem dzisiejszej lekcji będzie państwo, w zasadzie Królestwo Polskie za rządów Kazimierza Jagiellończyka. Więc przypomnijmy sobie, Kazimierz Jagiellończyk był wielkim księciem litewskim od 1440 roku, czyli 1440, zapiszemy sobie skrótami, wielki książę. I dopiero od 1447 roku był królem. Na pewno pamiętacie z zeszłego filmiku, że jego poprzednik, brat Władysław Warneńczyk, zginął tragicznie w bitwie w 1444 roku. No i pewnie już zauważacie, że mieliśmy 3 lata bez królewia. W latach 1444-1447 nie mieliśmy króla, mieliśmy lata bez królewia. Dlaczego nie mieliśmy króla? Dlatego, bo Kazimierz Jagiellończyk stawiał twarde warunki jego dojścia do władzy. A w zasadzie był to taki jeden znaczący warunek. Mianowicie Polska i Litwa miały być uznane za osobne państwa, a jedynie złączone przez osobę władcy unią personalną. No i ostatecznie zgodzono się na te warunki. W 1447 mieliśmy koronację, ale co zrobił Kazimierz Jagiellończyk? Odsunął on stare elity od władzy, w tym wspomnianego ostatnio Zbigniewa Oleśnickiego, a zastąpił je nowymi, całkowicie nowymi możnymi, w ten sposób gwarantując sobie wierność, gdyż byli oni jakby bezpośrednio związani z władcą, ich posada była tylko dzięki Kazimierzowi, dlatego miał tutaj wiernych sobie poddanych, którzy ułatwili mu później pewnie sprawniej realizować jego własną politykę. Ale tutaj wraca teraz, oczywiście to, jeszcze tutaj po prawej mamy żonę Kazimierza Jagiellończyka, Elżbieta Rakuszanka, tak naprawdę była ona Niemką, widać, ale Elżbieta z Habsburgu, właśnie zwana Rakuszanką w Polsce. Tak się przyjęło na nią mówić, ale oficjalnie była z Habsburgów. Ona urodziła mu bardzo, bardzo dużo dzieci, ale drzewo genealogiczne myślę, że sobie prześledzimy innym razem. Ale wracając, pozostał nadal nierozwiązany problem krzyżaków. Mimo tutaj właśnie mówiliśmy, mimo pokoju były jakieś utarczki, ale państwo krzyżackie miało swoją wewnętrzną słabość. Mianowicie podupadło po wojnie z Polską. Tutaj szczególnie możnowładcy na terenie krzyżaków dążyli w kierunku Polski, dlatego, bo w porównaniu do państwa krzyżackiego w Polsce były nadawane liczne przywileje wobec rycerstwa, a w zasadzie już to wobec szlachty, gdyż w XV wieku mamy rozwój stanu szlacheckiego w Polsce. Możemy sobie tutaj gdzieś zapisać na boku. XV wiek to jest powstanie szlachty, możemy sobie w cudzysłowie napisać powstanie szlachty, bo ona nie, ojej, tutaj może, powstanie szlachty, bo ona nie powstała znikąd, tylko po prostu ze stanu rycerskiego, gdyż stan rycerski zaczął zamiast zdobywać więcej łupów z wojny, to więcej łupów dostawał po prostu z kultywowania ziemi. Dlatego mieliśmy panów, których interesował tutaj biznes, czyli po prostu szlachtę. No ale niemniej nadawano liczne przywileje od króla, co bardzo się podobało możnowładcom na terenach państwa krzyżackiego. A także niekorzystny był bardzo handel z Polską, znaczy konkurując z Polską, niekorzystny był handel zbożem dla tutaj niższych warstw w państwie krzyżackim, a także dla możnowładców, gdyż oni też go sprzedawali. W takim razie pospolite ruszenie w państwie krzyżackim było bardzo, bardzo słabe, gdyż ludzie po prostu nie chcieli walczyć w imię państwa, w którego narządzenie nie mieli żadnych wpływów, a jeszcze się źle tam żyło. Dlatego bardzo tutaj popularne były wojska zaciężne. Możemy zapisać wojska zaciężne. Zaciężne.
Wojska zaciężne, czyli w zasadzie tacy najemnicy wojska wynajmowane przez państwo, żeby służyć tutaj temu krajowi. Tutaj często to byli oczywiście zagraniczni, szczególnie w przypadku tak mniejszego państwa, takiego jakie było państwo zakonu krzyżackiego. Samych braci zakonnych zostało też bardzo mało. Po bitwie pod Grunwaldem, przed bitwą było ich około 1000, po bitwie została tutaj garstka, w trakcie bitwy właśnie wybito, a wręcz wyrżnięto znaczną ich część. No ale wojska zaciężne kosztowały bardzo dużo pieniędzy, już tak obciążały strasznie budżet kraju, który był już tak bardzo nadszarpnięty, no i po prostu słaby. Doprowadziło to do sprzedaży w roku 1454 roku przez państwo krzyżackie sprzedaż nowej marki, czyli Nowa Marchia przeszła w ręce księcia Brandenburgii. Ale to nie wystarczyło, nie wiem nawet czy przez 2i, ale tak mi się zdaje, to nie wystarczyło, mimo to, żeby, to nie jest ksiądz, tak, to jest książę, ale to nie wystarczyło, żeby pokryć całkowicie tych kosztów, nadal podnoszono całkowicie podatki, co doprowadziło do niezadowolenia wśród ludzi. Ale już wcześniej, już w 1440 roku powstał Związek Pruski. Związek Pruski. On skupiał także wcześniej powstały Związek Jaszczurczy. Związek Jaszczurczy to był związek tutaj szlachty tutaj żyjącej. Oczywiście uznawany przez państwo i on pokojowo dbał o jej interesy, ale z czasem tutaj nawiązał się mały konflikt. Oni dołączyli do Związku Pruskiego, to się jakby złączyło w całość. I wyrażali oni całkowite niezadowolenie tym zarządzaniem państwa, a na jego czele stała tajna rada, tutaj z takim, może powiemy sobie jedno nazwisko, na czele z Janem Barzyńskim, czy możemy sobie tutaj obok napisać w nawiasie, Jan Barzyński. A przepraszam. Barzyński. Okej. Okay. No i oni byli, tak jak mówiliśmy sobie, niezadowoleni z tego wszystkiego. Tutaj ta inicjatywa Związku Pruskiego powstała na ziemi chełmińskiej w Chełmie i Toruni. Widzimy Chełmno i Toruń. No i państwo tutaj krzyżackie chciało jak najszybciej pozbyć się tego Związku Pruskiego, ale nie udało się tego w legalny sposób rozstrzygnąć, dlatego poprosili oczywiście o ingerencję cesarza i w 1453 roku wydał on edykt, który delegalizował jako tako, znaczy zakazywał działalności Związku. Jego przywódcy, jako że bali się jakichkolwiek represji ze strony państwa, w 1454 roku, to jest dość ważna data, w 1454 roku wypowiedzieli posłuszeństwo, mamy wypowiedzenie posłuszeństwa. Wypowiedzenie posłuszeństwa. Jak pewnie niektórzy zauważyli, to pisanie, tutaj jest A, czyli nie widać już go, pewnie niektórzy zauważyli, że tutaj płynnie idzie pisanie, gdyż tutaj tablet wszedł w grę i muszę wam przyznać, że bardzo ułatwia całą sprawę, ale wróćmy dalej do naszej ukochanej historii. W 1454 roku mamy wypowiedzenie posłuszeństwa przez członków Związku Pruskiego, a także wyprawa Jana Barzyńskiego do Krakowa i prośba do Kazimierza Jagiellończyka, żeby inkorporował ziemię tutaj do korony. W zasadzie włączenie całego państwa zakonnego po prostu do korony, czyli jeszcze w 1454 roku mamy jednocześnie prośba o inkorporację. Korporację. To są dość takie no, ważne wydarzenia. Oczywiście Kazimierz Jagiellończyk przyjął takiego Jana Barzyńskiego z otwartymi rękoma. Powiedział, no pewnie, słuchaj, pomożemy wam. No i po prostu doprowadziło to do wojny znanej jako wojny 13-letniej. Tutaj sobie zapiszemy trochę o niej. Wojna 13-letnia trwała... Wojna 13-letnia
Ona trwała w latach 1454 do 1466. Tutaj zauważycie pewnie, że po odjęciu no, nie za bardzo wychodzi to 13 lat. No i to jest takie właśnie ciekawe, no bo z kolei, jeśli byście włączyli pod uwagę ten jeszcze 54 rok, no to 13 już wyjdzie. Ja to zawsze mówiłem, że jak liczycie sobie na palcach, to wychodzi, ale jak już odejmujecie, no to nie wychodzi. Ale zapamiętać, wojna 13-letnia, zresztą zakończona pokojem w Toruniu, ale o tym za chwilkę. Wróćmy teraz jeszcze do cesarza i papieża. Oni są całkowicie przeciw tutaj temu wystąpieniu Związku Pruskiego. Papież nawet mówi w 1455, wydaje taki edykt, że wyklina buntowników, którzy sprzeciwili się przeciw legalnym tutaj władzom krzyżaków, wyklina tych chrześcijan. No ale nic to nie daje, mimo to jest bunt. Początkowo są wielkie sukcesy, buntownicy zajmują prawie cały teren państwa, oprócz tutaj bardziej ufortyfikowanych i ważniejszych miast, ale niestety wkrótce się to wszystko załamuje, gdyż Litwa nie dołącza do wojny, a szlachta okazuje się, że przez te lata tutaj dobrobytu po ostatniej wielkiej wojnie z krzyżakami po prostu, że tak powiem, pasi brzuchy, no jest słabo zdyscyplinowana, nie jest już tak zainteresowana wojną, jest bardzo słabo karna, jest po prostu leniwa. No i w 1454 roku zmusza to przez nadanie Kazimierza Jagiellończyka, patrzcie, znowu 1454 rok, trzecia rzecz do tej daty, Kazimierz Jagiellończyk nadaje przywilej w Cerekwicy. Cerekwicy zmieścimy. Zmieścimy. Przywilej w Cerekwicy daje on tutaj władcy brak możliwości zwoływania pospolitego ruszenia, a także powoływania nowych podatków bez zgody szlachty. Czyli zauważmy, że tutaj bardzo silne osłabienie jakiejkolwiek władzy centralnej króla. Tutaj w przyszłości to na pewno zapewne, czyli w zasadzie król już nie mógł sobie wypowiadać wojny tak jak chciał. No ale to zachęciło szlachtę bardziej do walki i oni tutaj wyruszyli, ale mimo to w 1454 roku znowu mieliśmy bitwę pod Chojnicami. Bitwa pod Chojnicami. Sami. O, zmieściliśmy. Bitwa pod Chojnicami, która się zakończyła klęską Polaków. Tutaj wojska głównie z Wielkopolski no, odniosły klęskę z wojskami zaciężnymi z Niemiec i Czech, nie z samymi tutaj krzyżakami. Warto sobie o tym pamiętać. To były głównie wojska zaciężne. No ale tutaj w końcu dochodzimy do sytuacji, kiedy oba państwa, mianowicie państwo zakonu krzyżackiego i Polacy mają no po prostu mało pieniędzy, no i cała sytuacja się trochę sypie, ale na szczęście Gdańsk i Toruń wkrótce wspomagają polskiego króla pieniędzmi, co pozwala ponownie tutaj wzmocnić polskie wojsko, no a państwo krzyżackie już nie ma, zaczyna nie mieć funduszy na prowadzenie tej wojny, tutaj zaczyna nie opłacać garnizonów, które bronią miast, między innymi Malborka. No i w ten sposób w 1457 roku Polacy nie zdobywali Malborka, nawet uznawano, że jest nie do zdobycia, nawet jeszcze w tamtych czasach, choć armaty już to powoli na to zezwalały, gdyż wcześniej był on w zasadzie no, nie do zdobycia. W 1457 roku mamy wykupienie Malborka. Wykupienie, ale nabazgraliłem. Wykupienie Malborka. Jest to o tyle ciekawe, gdyż po prostu zapłacono zaległy żołd żołnierzom, którzy wcześniej w nim stacjonowali. Oczywiście na rzecz krzyżaków stacjonowali, ale Polacy tam przyszli i powiedzieli: hej, oni wam nie płacą, no to my wam zapłacimy, ale musicie nam dać Malbork. No, no okej, nie, przynajmniej będą pieniądze, wszystko się będzie zgadzało. No i skapitulowali miasto na rzecz Polski. No ale pomimo tych sukcesów, tutaj mimo wszystko cała Polska była dość wykończona. Polska była dość wykończona i mimo takich sukcesów, także jak bitwa pod Jeziorem Żarnowieckim w 1462 roku, a możemy sobie w sumie zapisać 1462, zapiszemy sobie skrótowo bitwa pod Jeziorem, napiszemy jest Żarnowieckim.
To już był taki duży sukces. Pomimo takich sukcesów nie udaje się zająć całego terenu wprost. Zostają tak zwane Prusy zakonne, tutaj je widzimy, z królewcem jako stolicą. I ostatecznie wszystko się kończy w 1466 roku pokojem w Toruniu. Pokój. W Toruniu. Jak pewnie wszyscy pamiętają, oczywiście, bo na bieżąco powtarzają, wcześniej mieliśmy też pokój w Toruniu po zakończeniu wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. A tutaj mamy kolejny pokój w Toruniu. Na jego mocy Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, a także otrzymuje Malbork, Elbląg, no i biskupstwo warmińskie. Na Prusy zakonne stają się lennem Polski. Przede wszystkim ważne jest tu odzyskanie właśnie tego Pomorza Gdańskiego i samego Gdańska, które tutaj zaznaczyłem go, trochę najechałem przez to na sam wyraz, to jest Gdańsk. Pozwala to nam ładnie handlować teraz z Holendrami, Brytyjczykami. Polska się będzie mogła rozwijać, a nie tylko z państewkami niemieckimi. No i tak się kończy w zasadzie tutaj konflikt z Krzyżakami. Jeszcze oczywiście do nich wrócimy sobie w naszych historycznych wojażach, ale teraz powiemy jeszcze sobie krótko o polityce, jaką Kazimierz Jagiellończyk prowadził. Była to polityka zdecydowanie dynastyczna. Jak sobie mówiliśmy, Kazimierz Jagiellończyk miał dużo, bardzo dużo synów z Elżbietą. Mianowicie był to, no, tak jak sobie zapiszemy, Kazimierz Jagiellończyk, tak jak go mamy, to mieliśmy przede wszystkim jego syna Władysława. I Władysław zostaje wkrótce, w 1471 roku, królem Czech, a później w 1490 królem Węgier. Za to królem Polski zostanie Jan Olbracht, a następnie po nim kolejni synowie, czyli Aleksander. I tutaj go wciśniemy, Zygmunt. O nich dokładnie jeszcze sobie powiemy pewnie w następnych filmikach, ale widzimy tutaj chęć Kazimierza Jagiellończyka, żeby opanować jak najwięcej tronów w państwach europejskich. Ostatecznie udaje mu się to, bo Jagiellonowie rządzą i Polską, i Litwą, i Czechami, a także Węgrami, czyli naprawdę olbrzymim pasem terytoriów. Tutaj nie widzimy całości na mapie Europy, ale wtedy były to naprawdę olbrzymie pasmo terytoriów, ale doprowadziło także to. Dużo osób mówi, że doprowadziło to do opustoszenia polskiego skarbu. To była to bardzo taka kosztowna polityka, jaką Kazimierz Jagiellończyk prowadził. No i tak, a no i oczywiście nie zapominajmy o Prusach, które nie zostały do końca zniszczone, co jak wiemy w przyszłości się na nas prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie to była tego przyczyna, dlaczego ona się na nas zemściło, no ale o tym na pewno sobie powiemy jeszcze w przyszłości. Dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia ponownie.